To był udany weekend dla piłkarskich zespołów z naszego regionu. Czwartoligowa Wieżyca Pelplin wygrała przed własną publicznością 1-0 ze Spartą Sycewice. 3 punkty po zaciętej walce zdobyła również Wisła, która w Tczewie pokonała 3-2 Spójnie Sadlinki. Największego wyczynu dokonały jednak piłkarki nożne Pogoni Dekpolu Tczew. W ramach czwartej kolejki pierwszej ligi w niedzielę podejmowały one ROW Rybnik. W 3 meczach z udziałem Pogoni Dekpolu Tczew padło 17 bramek. Istniało niewielkie prawdopodobieństwo, że średnią ponad 5 goli na spotkanie można podbić jeszcze wyżej. A jednak mecz z ROW Rybnik, spadkowiczem z Ekstraligi, rozpoczął się dla tczewianek fatalnie. Nie minął kwadrans gry, a rywalki prowadziły 3-0. Paradoksalnie to Pogoń zaczęła od ataków, ale rybniczanki wyprowadziły 3 szybkie ciosy, wykorzystując swoje szanse maksymalnie. Taki obrót sprawy podłamałby większość zespołów. Pogoń odpowiedziała konsekwentną, odważną grą do przodu. Sygnał do odrabiania strat dała najlepsza strzelczyni tczewskiego zespołu Magdalena Sobal, która trafiła do siatki w 22 minucie. 8 minut później plasowanym strzałem w róg bramki sprzed pola karnego gola zdobyła kapitan Pogoni Agnieszka Rymbalska. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem drużyny gości 3-2. Strata została całkowicie przez gospodynię odrobiona już w 50 minucie, kiedy to Sobal odebrała piłkę stoperce ROW i z zimną krwią przelobowała bramkarkę gości. Remis 3-3 utrzymywał się blisko 20 minut, w których dominowały jednak tczewianki. W 68 minucie kontratak prostopadłym podaniem wyprowadziła Sobal. Piłkę przejęła Julia Jędrzejewska i strzałem w okienko dała Pogoni prowadzenie. Miejscowi kibice wybuchnęli radością jeszcze w 76 minucie, kiedy to po dośrodkowaniu z rzutu wolnego strzałem głową Katarzyna Nowak zdobyła 5. bramkę dla gospodyń. Zespół Mateusza Sroki musiał do końcowych sekund walczyć o 3 punkty, ponieważ ROW po pięknym strzale z dystansu Stanisławy Liskowej zdobył gola kontaktowego. W ekipę przyjezdnych wróciła wiarę w zdobycie choćby punktów w Tczewie i końcowe 8 minut spotkania dla bardzo zmęczonych już zawodniczek Pogoni było trudne. Ostatecznie po znakomitym widowisku tczewianki wygrały 5-4. Po meczu rozmawialiśmy z trenerem tczewskiego zespołu i kapitanem naszej drużyny Agnieszką Rymbalską, zdobywczynią jednej z bramek. Naprawdę doprowadziliście tutaj do ogromnych emocji kibiców. No, na pewno musiał się podobać. No, przegrywałyśmy 3-0 i wyjść na to 5-3, potem jeszcze na koniec zostaliśmy jedną bramkę na 5-4, ale na pewno było dużo emocji i no, dużo serca zostawione na boisku, bo z takiego wyniku się podnieść to też... Sztuka. Chyba takiego meczu jeszcze nie było. Znaczy ja piłkarsko powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony. No, dziwiliśmy się, że traciliśmy bramki, bo byliśmy dużo lepszym zespołem i myślę, że na przekroju całego meczu byliśmy dużo lepszym zespołem. Trochę te bramki stracone na początku meczu tak ustawiły sobie ten mecz, ale bardzo jestem zadowolony to, co tutaj Agnieszka powiedziała, że z tego, że zespół się podniósł i myślę, że też czuł, że jest po prostu lepszym zespołem dzisiaj. Czy ta końcówka spowodowana była tym, że no już nie było żadnych kalkulacji, tylko do końca walczyliście tyle, ile sił było? No na pewno na końcu, jak przeciwnik właśnie strzelił tą czwartą bramkę, to im się podniosły skrzydła, znaczy szły na fali. My musieliśmy trzymać ten wynik, zostać trochę spokojniej, jak najbardziej oddalać piłkę od naszej bramki. Już wiadomo, bo było nerwowo końcówka meczu, żeby to dotrwać do końca i nie stracić kolejnej bramki. Może jeszcze strzelić do przodu. Tak jest. Trenerze, a dlaczego to się tak zaczęło? Tak z powodów takich zdenerwowanie. Pierwsza bramka, potem druga bramka i nie minęło 15 minut, było 0-3. Myślę, że nie. No, akurat dzisiaj zespół był bardzo, bardzo opanowany, bardzo spokojny i no, czasem tak jest, że przeciwnikowi to, co uderzy, to wpada. No i myślę, że oni mieli 3 sytuacje, 3 wpadły. My mieliśmy na początku w pierwszych 10 minutach chyba z 5 i żadna nam nie wpadła, więc czasem tak jest, ale wierzyliśmy, dziewczyny wierzyły, my jako sztab tak samo i to widzieliśmy, bo czuliśmy, że jesteśmy po prostu lepszym zespołem. Tak? I fajnie, że się skończyło, że w końcu piłka gdzieś tam oddała, bo w poprzednich meczach uważam, że byliśmy na podobnym poziomie. Podobnie wyglądaliśmy piłkarsko, że w wielu fragmentach meczów byliśmy lepsi od przeciwnika, a gdzieś tam tych 3 punktów zabrakło. Więc dzisiaj myślę, że tak jak się mówi, że karma wróciła i jesteśmy bardzo zadowoleni z tych 3 punktów. Po 4 kolejkach Pogoń Dekpol z dorobkiem 7 punktów plasuje się na 4. miejscu w tabeli pierwszej ligi.